W ostatnią środę Parlament Ukrainy przyjął ustawę o zapobieganiu i przeciwdziałaniu antysemityzmowi. Przewidziana jest cywilnoprawna i karna odpowiedzialność. Między innymi za antysemityzm rozumie się rozpowszechnianie materiałów zawierających antysemickie twierdzenia, publiczne wykorzystywanie symboli o treści antysemickiej, ba, wygłaszanie nieprawdziwych, stereotypowych i nienawistnych twierdzeń o osobach pochodzenia żydowskiego. Tylko kto tu będzie określał, czy te twierdzenia są prawdziwe, czy nieprawdziwe i czy to są stereotypowe, czy niestereotypowe, a czy w ogóle wygłaszanie twierdzeń stereotypowych powinno być karane i to przez kodeks karny? Parlament przyjął tą ustawę. No teraz czeka ona na podpis prezydenta. No zobaczymy, jak będzie z podpisem prezydenta. Ale bądźmy dobrej myśli. Żeleński podpisze tą ustawę. A to przecież żydowski komik. Tak o nim pisała prasa izraelska. To nie żarty. Żydowski komik jest prezydentem Ukrainy. No cóż, nie ma żartów. Taka ustawa pewnie się i pojawi w Polsce. A czy ona będzie dobra dla nieżydów i dla Żydów? Wątpię. Chyba jednak w dalszej perspektywie nie będzie ona dobra dla nikogo. No i pocieszmy się przysłowiem chińskim. Żadne drzewo nie rośnie do nieba.